Cześć Wam, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który rezyduje na merkurowym przekaźniku Larunda. Dobrze, także na samym początku Baro wita nas nowym modem, ściekłą kombinacją, który jest do broni białej miotanej. Później mamy cztery kolejne mody Prime. Pustoszyciel Prime do strzelby, łamacz celu Prime do pistoletów, kryoamunicja Prime do karabinów i atak gorączki Prime do broni białej. Później dwa ornamenty, plakat, coś dla naszego towarzysza, strażnika. Tutaj akurat zestaw Koi Prizmy, również Gorgon Prizma, Skana Prizma, czyli można powiedzieć mamy taki zestaw Prizmy, bo również coś dla naszego Warframe'a, zestaw Latron Prizma, czyli na pierśnik, na golenniki i na ramiennik. Skórka do Quanty, boja na Gustraga III, Sayandana Katir, skórka do Redeemera, skórka Immortal do Hydroida, Postument Prime, Sugatra, Mroczny Miecz, tak, to jest tylko do Mrocznego Miecza, jest to skórka Dnia Umarłych, również skórka Dnia Umarłych do Dreda, skórka dla naszego Kawata, również z tego samego Dnia Umarłych, Glyf, jak i misja na Inarosa. Ale co warto kupić, aby sobie zarobić? Na pewno mody Prime. One zawsze będą w cenie, zawsze będziemy mogli je sprzedać. Jeżeli chodzi o Gorgona Prizmę i Skanę Prizmę, tutaj może być ciężko, na pewno te niższe pułapy platynowe, ale jeżeli chcemy zarobić więcej, no to Prime mody, mody Prime na pewno. Co wy sądzicie o tym, Baro? Dajcie znać w komentarzach i udanych zakupów. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.